Cześć, jestem Edyta Maksimowicz, autorka metody Face Grooving, trener medyczny i terapeutka twarzy. Chciałabym powiedzieć Wam dzisiaj co nieco o równowadze mięśniowej, o stanie, który jest pożądany w naszej twarzy, aby wyglądała ona młodo, abyśmy dobrze się czuli i aby funkcjonowała ona w zdrowiu. Równowaga mięśniowa jest to stan, kiedy nie mamy nadmiernych napięć na danym obszarze. To jest stan, kiedy mięsień jest wzmocniony, ale także rozluźniony. To jest stan idealny dla naszej twarzy. Niestety większość z nas nie posiada takiego stanu w twarzoczaszce. Tak naprawdę zmagamy się ze stałym napięciem w tym rejonie. Zmagamy się z napięciem góry pleców, zmagamy się z napięciem tyłu szyi, zmagamy się z napięciem brody, zmagamy się na podłożu stresowym z napięciem żwaczy. I jest to tak naprawdę stała w naszym życiu. Te mięśnie przez to, że tak bardzo są napięte, to one nie odpuszczają też w momentach relaksu. A mięsień właściwie funkcjonujący to mięsień, który się napina, czyli kurczy, i rozluźnia, czyli rozkurcza. Jeśli cały czas zaciskamy żuchwę w stresie, no to nie mamy tutaj stanu równowagi mięśniowej. Jeśli nasze policzki, co bardzo często widzę w swojej praktyce w gabinecie, zbierają też emocje, napinają się w stresie czy na podłożu emocjonalnym, też nie jest to stan równowagi mięśniowej. Jest to stan napięcia mięśniowego, czyli hipertoniczności. Mięśnie czoła, które cały czas pracują i komunikują nasze każde zdanie, tak? Idę po kawę. Co u Ciebie? O, a, tak? Marszczyciele brwi, cały czas aktywne. Też nie jest to stan równowagi mięśniowej, jest to stan hipertoniczności, czyli tak jak mówiłam, nadmiernego napięcia mięśniowego. Namawiam Was, żeby od tego stanu odchodzić. Namawiam Was, aby zbudować świadomie równowagę mięśniową, a za tą równowagą mięśniową będą podążały te wszystkie kwestie beauty, czyli redukcja zmarszczek, bruzd, poprawa ukrwienia, drenaż limfatyczny, lifting. To są jakby już dalsze kroki, ale podstawą naszą jest zbudowanie bazy. A bazą będzie właśnie ta równowaga mięśniowa. Jak do tego doprowadzać? Doprowadzamy do tego poprzez rozluźnianie tych napięć mięśniowych oraz poprzez konkretne ćwiczenia, które doprowadzą mięśnie do skurczu i rozkurczu. Wtedy nasza twarz będzie wchodziła w ten pożądany stan, jakim jest równowaga mięśniowa. Zaprezentuję Wam dzisiaj krótki automasaż twarzy, który będzie koncentrował się właśnie na zdobyciu stanu równowagi. Zaczniemy sobie od żwaczy. Układamy palce dłoni na żwaczach, wchodzimy głęboko i kręcimy kółeczka. Polecam zastosowanie wizualizacji, też pracy właśnie z myślami o tym, że wypuszczam napięcie ze swojej twarzy. Będzie to niezwykle korzystne także dla naszej psychiki, dla układu nerwowego, z tego względu, że będzie się wyciszał, będzie się resetował, a poziom stresu w ciele będzie się obniżał. Oddycham. Barki mam w dole, nie są ustawione do ataku, są ustawione pasywnie. W relaksie. Głęboko masuję. Kółeczka na żwaczach. Możecie mieć odczucie dreszczu przebiegającego po ciele. Jest to sygnał od układu nerwowego, który puszcza. Oddychamy. Rozluźniamy żwacze. Następnie przejdziemy pod kość jarzmową. Tutaj proponuję Wam przycisnąć palec wskazujący i środkowy i popracować głębokim ruchem mięśniowo-powięziowym pod kością jarzmową. Głęboko. To nie jest po skórze, to jest głęboko, ja wchodzę aż pod kość. Jestem poza swoją strefą komfortu, bo zależy mi, żeby jak najbardziej popracować nad tymi napięciami. I głęboko masuję przy kości jarzmowej. Mocno wyprowadź te napięcia. Zdaj sobie z nich sprawę. Zobacz, że one są i zobacz, jaki efekt niesie wypuszczenie tego napięcia. Trzecią techniką będzie złapanie kciukiem i palcem wskazującym mięśni na kości jarzmowej. Łapię i przerolowuję. Zwróćcie proszę uwagę, żeby to nie było tylko na skórze, tylko głęboko na mięśniach. Głęboko.
mocno pracujemy. Pozbywamy się tego, co nam nie służy. I jeszcze jeden raz z drugiej strony. Świetnie. Kolejny obszar, który też tak bardzo się napina i powiedziałam Wam o tym na początku, to czoło. Tylko ono napina się w dwóch zakresach. W zakresie, w którym pracują mięśnie podłużne czoła, czyli to są te mięśnie, które skutkują zmarszczkami poprzecznymi. A drugi mięsień, nad którym popracujemy na obszarze czoła, to marszczyciele brwi. To są te mięśnie, które odpowiadają za tworzenie się lwiej zmarszczki. Zaczniemy od mięśni podłużnych czoła. One przebiegają sobie pionowo i dochodzimy do linii włosów. Mocno, też taką metodą grabek. Zaczepiam się palcami i redukuję to napięcie. Zobaczcie, co się dzieje z Waszą głową, że tak naprawdę nie mamy ochoty myśleć w ogóle przy tej technice, bo praca nad dezaktywacją tych mięśni prowadzi do tego, że my mniej chętniej łączymy się z umysłem, a analityczny umysł, dużo analizujący, będzie mocno też aktywował te mięśnie, jeśli rozwinęliśmy w sobie taki wzorzec pracy mięśniowej przez lata. Więc zachęcam Was do tego, żeby czołem pracować mniej, żeby pracowało w określonych sytuacjach, a nie cały czas, każdego dnia, przy każdym zdaniu. Wtedy to jest duże zaburzenie tej równowagi mięśniowej, która w ogóle nam nie służy. Pobudza nas, stresuje. Jesteśmy mocno przebodźcowani od nadmiernej mimiki czoła. Okej, i marszczyciele brwi. Pracuję na zmianę palcami na przebiegu tych mięśni, również głęboko. Jeśli bolą Was barki, to możecie pracować w ten sposób. Zawsze przyciśnięcie łokci do żeber będzie skutkowało odprężeniem obręczy barkowej. Jedna i druga strona. Jedna i druga. Jedna. Jeszcze dwa razy. Przegładź całe czoło. Przegładź całą twarz. Zdrenuj do uszu, zdrenuj do obojczyków. Jeszcze od podbródka. Jeszcze raz zdrenuj. Zadziałamy na koniec na skórę pod oczami, bo po redukcji tych napięć ona bardzo wdzięcznie zareaguje na polepszenie krążenia w ich obszarze. Ruchem takim drenująco-liftingującym pracuję na tkance pod okiem. Poruszam tę skórę. Chcę, żeby krążenie, które uruchomiło się na poziomie kości jarzmowej, teraz dotarło również do oczu. Próbuję jakby przepompować tę krew tutaj i na górnej powiece. To jest bardzo dobre. Bardzo prosta technika, żeby rano zlikwidować obrzęk i poprawić wygląd pod okiem. Oh, jak dobrze. Zupełnie inne samopoczucie, zresetowany układ nerwowy, twarz lepiej wyglądająca. Dzięki tym technikom od razu lepiej się czujemy. Mamy zredukowany poziom stresu. Nasza twarz jest promienniejsza, żywsza, bardziej odżywiona. Zmarszczki już po tych krótkich technikach też są wypłycone. Ważna informacja o olejku, bo często o to pytacie, czy krem, czy olejek, czy bez niczego. Ja najbardziej lubię bez niczego ze względu na to, że przyczepiam się lepiej do tkanek. Jednak przy cerze takiej mocno naczynkowej polecam, żeby użyć ten olejek, po to, żeby naczynka jednak za bardzo nie wychodziły nam na powierzchnię. Jeśli zdecydujecie się na olejek, ja w gabinecie pracuję na olejku, stosuję jego bardzo małą ilość i jest to olejek, który szybko się wchłania, który nie zostawia śliskiej powierzchni na skórze. Także próbujcie i pamiętajcie, że główną wytyczną jest to, żeby jeśli zdecydujemy się użyć produkt, to jego minimalną ilość, tak, żeby nasze palce przyczepiały się do tkanek. Jeśli one będą się ślizgać, jest to za dużo produktu. Ja stosuję 3-4 kropelki olejku, na przykład arganowego, albo migdałowego, albo jakiegoś blendu, który zostawia mi suchą powierzchnię na skórze. Nie mam tej śliskiej powłoki. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Po więcej technik, ćwiczeń i automasażu odsyłam Was do naszej aplikacji Face Groovin, dostępnej na App Store i Google Play. Do zobaczenia.